Witajcie w dzisiejszym filmie. Dokonamy, można powiedzieć, wręcz czegoś niemożliwego dla wielu osób, bo zarobimy sobie 500 milionów na jednym biznesie. Jakby co, mam kasy 1 miliard 445 milionów i zbliżam się właśnie do zarobienia 500 milionów na jednym biznesie. I w tym filmie przekroczymy sobie tą magiczną barierę. Generalnie wiele osób pewnie nie ma zarobionych 500 milionów ogólnie, nie mówiąc już o takiej gotówce, a tym bardziej zarobionej na jednym biznesie. Nie wiem nawet, czy ktoś na polskim YouTubie zarobił taką kasę. Na jakim biznesie to będzie, już wam mówię, wchodzimy sobie na biznes z paczkami. Jak widzicie, na tym biznesie mam zarobione 498 milionów 900 tysięcy i mam tutaj dwa magazyny, które zapełniałem sobie. Jak widzicie, mam w nich po 42 paczki i są one warte po 735 tysięcy, więc jak sprzedam oba, to po prostu przebiję to. No więc dobra, dajmy się do magazynu jednego. Jestem już w moim pierwszym magazynie. No i po prostu sprzedajmy sobie ten towar. Mam nadzieję, że mi trafi łódź. Bardzo bym chciał łódź. O, jest łódź, fajnie. Szybka sprzedaż. Zbliżamy się teraz do punktu dostarczenia łodzi. I zaraz powinna kasa wpaść na moje konto. I tak się stało. Nie było żadnego błędu. Fajnie. No i został nam jeszcze jeden magazyn do sprzedania i będzie zarobione 500 milionów na jednym biznesie. Jestem teraz w drugim magazynie i zalogujmy się do komputerka. No i jak widzicie, łączne zarobki 499 milionów 600 tysięcy. Pora to zmienić, więc sprzedajmy to. Zobaczymy, co mi się tutaj tym razem trafi, by coś fajnego. O, samolot. 3 dostawy, więc w sumie fajnie. Chwila, czy to nie są 3 samoloty? Tak, 3 samoloty, sprzedaż na pół godziny, dobra. To nie robię tego jednak. Po prostu co robimy w takiej sytuacji, nie będę tracił pół godziny z życia na jedną sprzedaż, więc po prostu odszukam sobie nową sesję i tą sprzedaż zakończymy. Po prostu trafiła mi się najgorsza możliwa sprzedaż i dlatego tego po prostu nie chcę robić, bo mi szkoda czasu. Zaś znajdujemy się w magazynie, podejdźmy sobie do laptopa, właściwie się zalogujmy. Jak widzicie, mam tutaj 39 sztuk. 3 sztuki mnie niestety zabrali za nieudaną sprzedaż, więc dobra, sprzedajmy to sobie. I tak będzie więcej niż 500 milionów i o to chodzi. Nie jest jakaś duża strata, pół godziny tracić z życia moim zdaniem nie warto. O, teraz mam, widzę, Titana. I 10 dostaw, fajnie, oby to była tylko sprzedaż, w której jest niski lot. Bo jak to będzie inna sprzedaż, w której mamy po prostu Valkyrie, inne helki, to się nie opłaca tego robić. Mogą mi po prostu tutaj to na rozwalić. Więc chwila prawdy, zobaczmy sobie, jaka to jest sprzedaż. Aha, nie ma niskiego lotu, czyli będą tutaj po prostu wrogie helki. No więc trudno, zaś muszę odszukać nową sesję i po prostu sprzedaż muszę anulować, bo nie chcę, żeby mi rozwalili Titana. No i tak, zaś znajdujemy się w magazynie, zaś straciłem 3 sztuki paczek. Towar jest wart 612 tysięcy, jak to mówiłem, do 3 razy sztuka, więc sprawdźmy, czy tym razem będzie dobra sprzedaż pod sprzedanie tego. I tak, co mamy? Ciężarówki. 3 dostawy, fajnie, szybko sprzedam, więc idealnie. Teraz dostarczymy sobie ostatnią ciężarówkę. No, mam nadzieję, że się zmieszczę. No dobra, zmieściłem się. 612 tysięcy wpadło na moje konto. No i teraz udajmy się do salonu gier, żeby zobaczyć te piękne 500 milionów. Jak wygląda na jednym biznesie. Jestem już teraz w salonie gier i podejdźmy sobie do terminala głównego, żeby się tutaj po prostu zalogować i pokażę wam, jak wygląda 500 milionów zarobione na paczkach. Więc wchodzimy, kradzież ładunku. Jak widzicie, na paczkach zarobiłem 500 milionów 298 tysięcy. Przez super wynik. Jest to mój najbardziej dochodowy biznes w GTA Online. Kupę grania, ale się udało. Do miliarda pewnie nie dobiję, bo za mało jest czasu do premiery GTA 6.
No i dobra, to już było wszystko, co miałem wam do przekazania w tym szybkim filmie. Trzymajcie się do następnego filmu, pa pa.